Dzień dobry, witajcie. Witam Was w moim biurze, w starym chlewiku. Chcę Wam pokazać, że się tutaj cały czas coś dzieje, cały czas się coś tworzy. Wszystko to, co obiecałem gdzieś tam w ostatnim czy przedostatnim odcinku, cały czas jest tworzone. No i teraz Wam troszeczkę o tym opowiem. Kupiłem sobie szafeczki, całe biuro, zobaczcie, tutaj były stare, jak Wam pokazywałem, to widzieliście stare ściany, wszystko jest zajechane tak zwanym MPEK-iem, czyli tak jakby wszystkie ściany zostały odświeżone, tam ściany, tu, wszystkie ściany zostały odświeżone i tak naprawdę teraz na ten MPEK tak zwany powinienem nałożyć jeden raz gips, drugi raz gips i to wszystko pomalować. Czas, wiecie, majster nie miał czasu, raz, drugi, trzeci nie miał czasu, no i niestety to się wszystko przeciągnęło. No i teraz już tak naprawdę nie ma czasu na to, żeby nałożyć ten gips taki właściwy, więc moje biuro nadal będzie wyglądało jak wygląda, no już jest troszeczkę odświeżone. O, tutaj zobaczcie, po całej dookoła został też dany taki cokolik, to sobie wszystko, taka płyteczka idzie dookoła, żeby to, no żeby to po prostu... Tak było, tak chciałem, o tak, w ten sposób. Wszedłem kiedyś do mrówki i powiedziałem, dzień dobry, potrzebuję płytki, bo za te płytki chyba zapłaciłem 6 zł kiedyś za metr, to są płytki trzeciego gatunku. I tutaj te płytki, to też jakieś zapłaciłem kilkanaście złotych. Wszedłem do mrówki i powiedziałem, że chciałbym kupić jakieś płytki drugiego, trzeciego gatunku, których nie możecie sprzedać, których nikt nie kupuje. I takie płytki sobie po prostu kupiłem. Więc cały czas, tak jak już prowadzę firmę od tam paru lat, cały czas przychody są coraz wyższe, no a ja cały czas oszczędzam tak naprawdę na sobie i cały czas oszczędzam na tych takich moich produktach, na moim tutaj, na tym, co ja używam. No ale to Wam kiedyś wyjaśnię, dlaczego tak jest. Znaczy, dlaczego tak jest. No co, firma się cały czas rozwija i tak naprawdę kiedyś Wam nagram odcinek, jak 200 zł, jaką może mieć wartość tak naprawdę, bo może mieć ogromną wartość 200 zł i każde 200 zł ja staram się cały czas inwestować. Okej, przechodzimy do sedna, bo ściany są. Ściany myślę sobie, że jeszcze przemaluję, może ich nie będę malował, no na razie będzie tak jak jest. Zobaczymy, pomalutku będę malował, może zakupię płyty jakieś magnetyczne, znaczy płyty, te takie tablice magnetyczne, nie tutaj na tą ścianę, tam te tablice magnetyczne, tutaj jakieś, że będę snuł plany podboju świata i będę mógł tutaj dla Was jakieś odcinki takie nagrać właśnie tutaj z tego pomieszczenia, czyli z tego tutaj grajdołka, tego kawałka. Tutaj jest taki kolejny kawałek i w tym tutaj kolejnym kawałeczku będzie tak jakby moje biuro, tutaj sobie postawię fotel za rogiem, tam sobie postawię stoliczek i tutaj, tak jak widzicie, są trzy regały stoją, 1, 2, 3 i do pleców tych regałów dostawię tutaj szafy. Na razie zamówiłem sobie jedną szafę, bo taka szafa 600 zł wychodzi i to będzie szafa stricte na segregatory, czyli tutaj będę miał tak jakby biuro, czyli dokumenty jak jakieś będę miał, bo tutaj będą trafiały na stoliczek, będę sobie spokojnie je przeglądał, opisywał, jakieś przelewiki robił, pyk, pyk, pyk i od razu będę wklejał do segregatorków, żeby był porządek. A porządek musi być dlatego, że no teraz już mam moją firmę, zaraz będę miał tak naprawdę, będę udziałowcem w trzech spółkach, gdzie mam 50% i dość sporo w tych spółkach ogarniam, także muszę mieć porządek w dokumentach i muszę mieć to wszystko gdzieś tam elegancko podzielone. Teraz tak, sufit, o widzicie, już przymierzałem, o tu mam takie kleje, kupiłem specjalne, klej do folii, no tak, do takiej folii. Tutaj ten klej będę, spróbowałem, czy on w ogóle tutaj można go, czy trzyma, nie? I teraz jak będą święta, czyli Wigilia, pierwsze święto i drugie święto, no to będzie pewnie trochę czasu, to sobie spokojnie rano wstanę, przyjdę i sobie tą folię tutaj, to znaczy to czarne tutaj akustyczne sobie podoklejam po całym suficie. No i docelowo będę chciał jeszcze tutaj, żeby takie echo się nie niosło, tylko żeby to tak elegancko tutaj dźwięk oddawał, no bo jak sobie jeszcze okleję cały sufit, no to jeszcze sobie pomyślałem, że sobie tutaj jakiś kawałek taki, a nie widzicie, taki kawałek z 10-15 cm jeszcze sobie całe brzeszki ładnie okleję, że to będzie tak elegancko i wtedy jakąś farbę nałożę. Zawsze mi się marzyło, żeby ściany w domu, chciałem mieć czarne ściany, znaczy miałem pokój swój i chciałem dwie ściany pomalować na czarno, bo miałem dużo fajnych takich obrazków, chciałem, żeby to kontrastowało na czarnych ścianach, chciałem sobie przykleić różne obrazki, żeby to tak fajnie wyglądało i wyobraźcie sobie, że moja mama się na to nie zgodziła i nie zgadzała się kupę lat, o kurwa, nie będziesz miał czarnych ścian w domu, więc może tutaj sobie walnę ściany czarne, no i wiecie, coś tutaj, jakieś fajne dodatki dam. O, zobaczcie, kupiłem sobie nawet kaktusy. Kiedyś nawet
myślałem o tym, na parapecik będą. Kiedyś nawet myślałem o tym, żeby kaktusowy biznes robić, bo tych kaktusów jest tak naprawdę 200 odmian i to by było też coś super. No plan nie wyszedł, bo pewnie coś innego ważniejszego było, ale jak wszedłem ostatnio i zobaczyłem te kaktusy, chyba 20 zł taki kaktus i wszedłem i potem o nich myślałem, kurde, te kaktusy były takie zarąbiste, no i wróciłem się i kupiłem. Oczywiście od razu było zboczenie, bo tutaj była metka. I oczywiście od razu tą metkę odrywałem, sobie sprawdzałem w internecie, co to za firma, sprzedaje te kaktusy, pyk, pyk, pyk i okazuje się, że firma z Holandii. Tutaj te kaktusy w Holandii, oni je sadzą i tutaj robią coś takiego i takie sprzedają w Polsce u mnie w sklepiku osiedlowym. Mogę kupić sobie kaktusy od jakiejś holenderskiej firmy. Nie wiem, jak to jest sprzedawane, no ale wydaje mi się, że na pewno można by trochę dorobić na tych kaktusach, więc jak jest jakieś miejsce macie, no to zobaczcie, bo tutaj już mam odnóżek, mam jednego kaktucha, pyk, ja już mam tutaj wpis do innych kaktusów, nie? I wiecie, to wystarczy te odnóżki od cyk do doniczki jakieś i sprzedawać, handlować. Znaczy, to jest dla takich osób, które by sobie chciały 5 stów dorobić. Hodowla kaktusów, Allegro i lecicie z koksem. Bo kaktusy, aczkolwiek z drugiej strony, kaktusów pełno już jest wszędzie, więc może to być biznes, gdzie nikt od was kaktusa nie kupi. A, tu jeszcze takie dwie szafeczki. O, tu wam chcę pokazać, tam się nie będę zbliżał, bo tam cały mój teraz syf jest, no bo wszystko wiadomo, musiałem przenieść jakieś dokumenty. Tutaj będą całe plecki do live'ów, nie? Muszę sobie jeszcze jakieś krzesło kupić, bo cały czas mój taboret mam. No tam burdel, no to nie będę, bo muszę jeszcze te ściany wszystkie obdrapać, to wszystko jeszcze umyć dokładnie, bo już takie pierwsze mycie myłem, żeby to się mi tutaj nie wżarło, tak jakby do no w te płytki, nie? Więc pierwsze mycie już takie zrobiłem, teraz muszę to jeszcze wszystko obdrapać, bo to już obeschło, wiadomo, pyk, pyk, pyk. Obdrapię, tutaj stanowisko mówię do jakieś takie ładne tło do live'ów już będzie, że coś tutaj może jakieś lampeczkę położę, pyk, 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 coś tam, a zawsze będzie też z dźwiękiem fajniej, nie? To tu mój komputerek, to tu będę sobie miał studio, będę sobie te live'y prowadził, odcinki jakieś tam nagrywał, tu będę miał taką przestrzeń, w której będę miał tablice popowieszane, że będę mógł tutaj coś omówić, coś opowiedzieć, o czymś obgadać, tutaj będę miał taką przestrzeń, że sobie spokojnie wychilluję, czyli zasiadnę na fotelu, zrobię sobie dokumenty, coś tam, no wiecie, tak sobie na spokojnie tutaj siadnę i podzieliłem właśnie całe biuro na takie trzy miejsca i teraz jeszcze będę sobie tutaj dopieszczał, czyli pewnie pomaluję, ale te ściany nadal będą jakie będą i pewnie znowu za 2-3 lata znowu będzie jakieś tutaj wszystko wywalone, bo teraz już tak naprawdę zobaczę, co potrzebuję, jak to będzie mi się wszystko sprawdzało i za 3 lata dopiero wezmę sobie majstrów, którzy mi to tak naprawdę wszystko już zrobią tak, kurczę, tak wiecie, żeby to w końcu nie był chlewik, nie? No bo dosłownie ostatnio odkręcałem jeszcze tutaj tą płytę regipsową jedną, bo jakaś mysz mi tam łaziła i tak mi się przypomniały te czasy, bo tam widać jeszcze ten taki wybieg dla kur, to takie wyjście, co kury po prostu wychodziły na dwór, także nostalgia mocno była, jak to było takie okno, cyk, no i tu był ten patyk dla świń, hit kurde, ale już coraz ładniej tu sobie robię, no i niebawem. Chodzi o to, że chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę, że żyję, że dużo teraz pracy i że cały czas to się dzieje, a jeszcze w międzyczasie powstaje serwis, o którym też opowiadałem, czyli to osoba, która się tutaj zaangażowała już w projekt, ten serwis tworzy, wszystko powstaje, obgadujemy sobie temat, tak jakbym chciał, żeby to wyglądało. Pracowników jeszcze nie rekrutowałem, wiadomości dostałem maili około 15, też przejrzę to sobie na spokojnie w święta, wypiszę sobie wszystko, no bo to też chodzi o to, żebym tak naprawdę z tą osobą, która będzie gdzieś tam pracowała, robiła, żeby miał vibe, o tak. Także jak jeszcze ktoś by był zainteresowany, no to może tego maila napisać, nawet żeby sobie może dorobić troszeczkę, bo to wszystko będzie się działo online, nie? Tutaj nie będę zatrudniał nikogo do pracy nad projektem tutaj kanału na YouTubie, nikogo nie będę zatrudniał do pracy stricte stacjonarnie, chyba że jakąś osobę taką, żebym miał pod ręką, która będzie to spinała będzie to w całość, może na dalszym etapie, zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie dość ciężko nad tematem tutaj pracuję, żeby to wszystko dopiąć, żeby od nowego roku już wyskoczyć tutaj z kopyta, nie? Żeby to już funkcjonowało, żebyście już nie musieli czekać, żebym ja też nie musiał już czekać, dlatego no mówię, majstrów na razie nie wzywałem, wszystko resztę tutaj sobie ogarnę sam.
Dopieszczę jeszcze, o tak, wymyję, bo tak naprawdę już jest wszystko zrobione. Pomalować pomaluję sam, te gąbki przykleję sam, wysprzątam sam, no i regały. Aha, bo tu jeszcze tą szafkę muszę skręcić, to też. Tutaj takie ładne sobie półeczki zamówiłem, już dwie sztuki na testy. Bardzo mi się podobają, eleganckie, tutaj mi się sprawdzają do moich rzeczy. Zamówię sobie jeszcze dwie, może sobie trzy sztuki ustawię tam, jedną tu sobie przy wyjściu ustawię, o. Także mebelki wszystkie w tym samym stylu i pomalutku, pomalutku, pomalutku. Potem na biurko moje może sobie też taką płytę meblową kupię w tym samym odcieniu i sobie po prostu przykręcę ją, żeby to też już tak wszystko ładne, spójne było. A no i jeszcze jakieś krzesło bym musiał zamówić, bo tu po pół godziny już mnie plecy na tym krzesełku moim eleganckim mnie bolą. Także jeszcze sporo przede mną. Zamawiam, o, stoliczek sobie tutaj taki jeszcze elegancki zamówiłem, taki kawowy powiedzmy, żeby można było usiąść. Kaktusiki już są na parapecik, tu muszę jeszcze jakąś roletę może skołować. No i cały czas temacik tutaj pcham do przodu. Dla widzów, którzy są stali, którzy gdzieś tam w projekcie chcą być ze mną, także zostawcie tego kciuka do góry mi, o, żeby to się niosło już pomału, a niedługo widzimy się znowu.